wszystkich. I tak jak zwykle na początku sesji chciałem poinformować, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Sprawdzam listę obecności. Brakuje mi Pawła Pieniążka. Czy dotarł? Nie dotarł. I Krzysztofa Sankiewicza. Też nie dotarł. A czy pan Wojciech Hart jest? Też nie dotarł. A czy jest pan Dariusz Dąbrowski? Też nie ma. Ale mamy kworum, proszę państwa, więc możemy zaczynać nasze obrady. Proponowany porządek obrad. Otwarcie 43. sesji Rady Powiatu Grodzickiego. I bardzo serdecznie chciałbym przywitać panią sekretarz powiatu Joannę Damaziak, panią skarbnik powiatu Ewę Szatkowską. Proszę o wyłączenie mikrofonu w tej chwili. Witam panią radcę prawną, panią Katarzynę Klonowską. Witam panią dyrektor PCPR-u Katarzynę Dłuską. Witam pana komendanta powiatowej policji Wojciecha Bogiela i witam naszego koordynatora do spraw dostępności pana Marcina Wójcika. Witam serdecznie wszystkich państwa radnych. Witam starostę, witam wicestarostę. Proszę państwa, przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do następnego punktu. Prezentacja wniosków z sesji Komisji Rady i stanowisko Zarządu Powiatu. I bardzo proszę o zabranie głosu w tym punkcie pana starostę Marka Wierzbickiego. Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, podczas ostatniej sesji była prośba o przygotowanie informacji dotyczącej ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich, właściwie konkretnej jednej 719, ale przygotowana została informacja dotycząca również drogi 579 i przekazana do biura rady i osoba zainteresowana mogła odebrać. Nie wiem, czy to zostało wykonane, ale w każdym razie ten wniosek został zrealizowany. Jeżeli chodzi o wnioski z komisji, to była prośba o uszczegółowienie kwestii związanych z prezentacją dotyczącą pozyskiwania środków pozabudżetowych. Tam chodziło między innymi o informacje dotyczące komunikacji autobusowej. Z tego co wiem, ta informacja też została przekazana osobie zainteresowanej. I ostatni wniosek, czy też prośba dotyczyła wydatków, jakie zostały przekazane z powiatu, a wcześniej od wojewody mazowieckiego do powiatu i z powiatu do określonych podmiotów, głównie do gmin, ale nie tylko, środki finansowe na utrzymanie uchodźców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Czy są jakieś pytania do pana starosty w tym punkcie? Nie widzę i nie słyszę. W takim razie przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie komendanta powiatowej policji o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu grodzickiego za 2021 rok. Bardzo proszę o zabranie głosu pana komendanta policji. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa. Przedstawię za chwilę prezentację dotyczącą bezpieczeństwa na terenie powiatu grodziskiego za rok 2021. Ta prezentacja została przesłana już troszeczkę wcześniej do starostwa, więc mam nadzieję, że
macie Państwo tą prezentację, a jak nie, no to na pewno to ta prezentacja zostanie później jeszcze raz przesłana osobom zainteresowanym, ale mówię, Pan Starosta na pewno otrzymał tą prezentację, bo na mnie taki obowiązek ciąży, żeby przekazać sprawozdanie coroczne Panu Staroście, więc to zostało uczynione. Pozwolicie Państwo chwilę, tą prezentację wrzucę. Ja pozwolę się akurat przywitać. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. Dobrze, witam serdecznie jeszcze raz. Czy widać tą prezentację na ekranach? Tak, widać. Widzimy. Dobrze. Więc szanowni Państwo, pozwoliłem sobie kilka slajdów przedstawić. To jest będzie podobna prezentacja do roku poprzedniego, jaką pokazywałem, omawiałem, więc wiele rzeczy będzie porównywane do 2020 roku, a nawet i lata wcześniejsze. Będziecie mieli Państwo pełen obraz, co się dzieje na terenie powiatu, czy ten powiat w Grodzisku jest bezpieczny, czy nie. Sami na pewno Państwo ocenicie, ale na pewno policja dokłada wszelkich starań, żeby nasi mieszkańcy czuli się bezpieczni i na pewno jak na slajdach będzie to przedstawione, tak jest. Wiadomo, no wszystkim osobom na pewno nie dogodzimy i na pewno nie jest tak, że każdy będzie czuł się bezpiecznie, bo może być taką sytuację, że 90% nie doznało żadnego takiej sytuacji, którą źle wspomina, a może 9 albo 1% takich osób, które gdzieś tam będą wspominały źle i to będzie już no niekoniecznie 100% tej za właściwej i prawidłowej oceny naszej pracy. Pierwszy slajd przedstawia, szanowni Państwo, liczbę mieszkańców. To jest jeszcze z 2020 roku. Wiemy, że bardzo szybko nasz powiat się rozrasta. Dużo osób melduje się nie tylko, że buduje mieszkania, ale również się melduje i faktycznie ciężko teraz powiedzieć, jaka ta liczba jest, ale na pewno jest więcej niż te 95 tysięcy, jak tutaj jest wskazane. To jest blisko już 100 tysięcy powiat grodziski ma mieszkańców. Pierwszy slajd, który tutaj pokazuje stan etatowy i zatrudnienia na grudzień 2021. Ten slajd mnie bardzo cieszy, bo jak Państwo widzicie, stan etatowy jednostki podległej mi jest 157 etatów i od 2017 roku nie było tylu funkcjonariuszy, którzy pracują w tej komendzie. Mamy na obecną chwilę 4 wakaty. To jest najmniejszy wakat w całym garnizonie stołecznym. I to mnie cieszy właśnie dlatego, że policjanci chcą tutaj pracować. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może dobrą atmosferą, dobrym lokalną społecznością, wzajemne dobre relacje między samorządowcami. To na pewno wpływa na pozytywny wizerunek tutaj społeczeństwa, jak i również policjantów, którzy tutaj chcą pracować. Więc to mnie cieszy, że coraz więcej chętnych policjantów jest, aby pracować tutaj w powiecie grodziskim. Na dzień dzisiejszy mamy ich 153, czyli 4 wakaty, ale nie ukrywam, gdzieś tam robimy starania, żeby te wakaty w jakiś sposób ograniczyć albo zniwelować. Więc na dzień dzisiejszy to faktycznie jest około procenta, nawet może niecały procent wakatów w skali naszej jednostki. To jest, jak powtarzam, to jest najmniejszy wakat w garnizonie stołecznym. To cieszy jako nie bezpośredniego przełożonego. Kolejny wakat pokazuje faktycznie strukturę i fluktuację tych kadr. Czyli proszę zobaczyć, rok poprzedni, czyli 2020, 25 osób zostało zwolnionych, przeniesionych, odeszło na emeryturę, a przyjętych było tylko 13. W 2021 roku jest trend w ogóle odwrotny, że przyjęliśmy 21
funkcjonariusza, 11 tylko nam odeszło i to głównie odeszli policjanci na emeryturę, więc mają ten okres, który uważali, że kończy im się ta służba i podziękowali za dalszą współpracę, więc odeszli na zasłużone emerytury, odpoczynki, więc mówię, to cieszy, że 21 osób nam się udało przyjąć, tylko 11 odeszło. Jak każda instytucja ma pewne założenia, priorytety i zadania. Między innymi te priorytety, które nas jako komendę powiatową, jak ogólnie całą komendę, jaką policję nakładają, to po pierwsze optymalizacja działań policji w zakresie zwalczania kluczowych rodzajów przestępczości, w tym cyberprzestępczości, bo ta przestępczość, cyberprzestępczość bardzo, bardzo, bardzo szybko rozrasta się, przybiera nowych metod, sposobów i widzimy to na każdym kroku. Następna priorytet, jaki stawia przed nas komenda główny, to zwiększenie skuteczności policji poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Te rozwiązania też wprowadzamy na naszym gruncie. Podniesienie efektywności działań policji w celu realizacji oczekiwań społecznych. Słuchamy mieszkańców i reagujemy na ich sugestie, na ich problemy. I kolejny priorytet, zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby pracy policjantów. Również dbamy o naszych policjantów, żeby im się tą służbę pełniło dobrze, bezpiecznie i miło. Następne slajdy będą przedstawiały wybrane efekty pracy pionu prewencji, czyli tak zwana ta pion prewencji, ogólno mówiąc, policjanci, którzy są bezpośrednio na ulicy. To są policjanci Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego, czy dzielnicowi, czy Wydziału Ruchu Drogowego, który faktycznie w mundurach, ich widzimy każdego dnia na naszych ulicach, na naszych wioskach i widzimy przejeżdżające te radiowozy. I w 2021 roku średnio każdego dnia policjanci pełnili 27 służb patrolowych i obchodowych. Przeprowadzili 56 interwencji, wylegitymowali 62 osoby. Zaznaczam, to jest każdego dnia. Kontrolowali 56 uczestników ruchu drogowego. Przeprowadzili 76 badań stanu trzeźwości. I każdego dnia przynajmniej jeden sprawca czynu zabronionego, przestępczego, był zatrzymany na gorącym uczynku. Czas reakcji jest bardzo ważną dziedziną w naszych strukturach, gdyż czas reakcji po pierwsze powoduje to, że mamy wpływ na zatrzymanie sprawców czynów karalnych, przestępczych. Więc czas takiej reakcji jest określony przez Komendę Główną na nasz powiat i na garnizon stołeczny, jest to 9 minut 54 sekundy, czyli czas dojazdu po otrzymaniu informacji, dojechaniu na miejsce zdarzenia. Taki czas zakłada Komenda Główna. My ten czas mamy, zakładam, to są interwencje pilne, bo nie powiedziałem na samym początku, że mamy interwencje pilne i zwykłe. Czym one się różnią? Te pilne interwencje to jest zagrożenie życia, zdrowia, zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku. I to są kwalifikowane jako interwencje pilne, które powodują, że policjanci bardzo szybko docierają i muszą docierać na miejsce interwencji. I policjanci z Komendy Powiatowej w Grodzisku ten czas reakcji wypełnili i to z dużym nadkładem, bo ten czas interwencji pilnych mamy 8 minut 12 sekund, czyli do tych 9 minut 54 jeszcze dużo, dużo, dużo. Więc naprawdę po otrzymaniu sygnału, po otrzymaniu interwencji, po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie udajemy się na to miejsce zdarzenia. To też jest jeden z lepszych czasów reakcji w terenie, znaczy w powiecie, jak również w garnizonie stołecznym. Interwencje zwykłe to nie wymagają takich zwykłych, bo to są wszelkiego rodzaju, nie wiem, zdarzenia, powiedzmy drogowe, kolizje, uszkodzenia, gdzie nie ma sprawców, bo to zdarzenie było kilka godzin wcześniej, a pokrzywdzony przyszedł, stwierdził, że coś mu się stało, więc wtedy jedziemy na miejsce zdarzenia. Też jedziemy i staramy się dojechać jak najszybciej, żeby społeczeństwo, mieszkańcy czuli
tą naszą więź i naszą szybką reakcję na ich ewentualny problem. Liczba policjantów skierowanych do służby zewnętrznej. Też jesteśmy oceniani przez Komendę Główną, przez Komendę Stołeczną i wartość oczekiwana, jaką Komenda Stołeczna wyznaczyła Komendzie Powiatowej w Grodzisku, to jest 9 tysięcy służb. My uzyskaliśmy ponad prawie 9703 służby. To jest więcej o 630 służby do 2020 roku. To cieszy mnie jako przełożonego, że więcej jest patroli na mieście, łatwiej możemy dotrzeć na miejsce zdarzenia. Te patrole też mają oddziaływanie prewencyjne, czyli oddziaływują prewencyjnie, powodują, że sprawcy nie czują się bezkarni i nie mogą robić tego, co im się podoba, bo nie ma radiowozów, nie ma policjantów i nie są widoczni, więc staramy się być w tych miejscach, gdzie mamy sygnały od mieszkańców, że dochodzi do jakichś czynów zabronionych, przestępczych. Czyli średnio 27 policjantów kierowanych jest do służby na terenie powiatu. Szanowni Państwo, bardzo dużo przeprowadziliśmy interwencji w 2021, to jest ponad 20 617 interwencji. Jest to o blisko 600 więcej do roku poprzedniego. Następny slajd przedstawia liczbę zrealizowanych zabezpieczeń imprez masowych. I jako imprez masowych na terenie powiatu nie było. Z racji, wiemy, Szanowni Państwo, obostrzeń i sytuacji pandemicznej, więc nie były organizowane imprezy masowe, ale wiadomo, były wszelkiego rodzaju zgromadzenia. Takich zgromadzeń zabezpieczyliśmy 5. Mecze piłkarskie, tu Pogoń, Grodzisk, Legia 2 Warszawa, jest jeszcze tutaj Milanówek, który w czwartej lidze gra i odbywa te spotkania, więc z takich zabezpieczeń mieliśmy 18. Oprócz tego wszelkiego rodzaju zabezpieczenia imprez kulturalno-rekreacyjnych. Też ich w tamtym roku nie było za dużo, bo z racji tych różnych obostrzeń, ale też jeśli były takie sygnały, były takie prośby organizatorów, zabezpieczaliśmy te imprezy. Szanowni Państwo, kolejny slajd przedstawia wykroczenia zakończone po przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających w trybie artykułu 54 i 97 ustawy Kodeks Postępowania o Wykroczeniach. Każdy z tych slajdów przedstawia, że rok do roku znacznie więcej odnotowaliśmy tych wykroczeń. Ilość zarejestrowanych wykroczeń spraw w 2020 mieliśmy ich 2900, w 2021 już ponad 3344. Wnioski o odstąpienie 636 było w 2020, w 2021 905. Wnioski o ukaranie, ponad 1000 było takich wniosków. Mandaty karne, 615 takich mandatów. Wtedy troszeczkę było mniej nałożonych mandatów karnych. Przy tych wykroczeniach oczywiście, bo dalej będę przekazywał i pokazywał slajdy, jak to się przedstawiało w ruchu drogowym. I pouczeń, nałożyliśmy tych pouczeń w związku z tymi wykroczeniami, czyli to policjanci, którzy prowadzą postępowania o wykroczenia, tych pouczeń z racji przyznania się do winy, nie było stosowane postępowanie mandatowe, było takich 111 pouczeń. Liczba osób zatrzymanych na gorącym uczynku. Jak widzicie Państwo, ten 2021 to jest blisko 483 osoby zatrzymaliśmy na gorącym uczynku. Więc tak jak mówiłem, że jeden dziennie był zatrzymywany sprawca, no to jest troszeczkę więcej, bo 365 lub 366 dni w zależności od roku. Więc nasi policjanci aktywnie pełnili tę służbę i widać to faktycznie po tych liczbach osób zatrzymanych na gorącym uczynku. Jest to 483 takie osoby zostały zatrzymane. Przemoc w rodzinie. Też spotykamy się i dotyka nas ta na terenie powiatu i rodziny. Przemoc domowa tak zwana. Policjanci, głównie to policjanci dzielnicowi sporządzają niebieskie karty, czy policjanci, którzy są na miejscach interwencji, dokonują zatrzymań, czy sporządzają na miejscu niebieskie karty. Później liczba osób dotkniętych przemocą 81, liczba sprawców przemocy 68, bo to niekoniecznie jest
jak jest liczba niebieskich kart, to się tyle samo jest na przykład osób dotkniętych przemocą, bo niejednokrotnie w jednym miejscu może być kilka osób dotkniętych przemocą, więc te liczby są troszeczkę rozbieżne i dlatego tak tłumaczę. 27 osób było nietrzeźwych, tych sprawców przemocy, 20 osób odizolowaliśmy, zatrzymaliśmy tych sprawców przestępstw, to jest blisko 30%. Kolejny slajd. Policjanci nasi nie tylko pracują na rzecz komendy powiatowej i terenu powiatu, lecz również są kierowani do służby na terenie całego garnizonu. Wiemy, że miasto Warszawa jest bardzo atrakcyjnym pod kątem zgromadzeń, bo tam są urzędy państwowe, to są najważniejsze urzędy państwowe, gdzie wiele grup społecznych z całego kraju przyjeżdża, chcąc zamanifestować swoje niezadowolenie i w takich sytuacjach policjanci z Komendy Powiatowej w Grodzisku również uczestniczą i zabezpieczają takie zgromadzenia. W 2021 roku było ich 31, no w 2020 było ich 37, więc faktycznie no, przekłada się to na podobne liczby rok do roku. Szanowni Państwo, dzięki finansowaniu czy współfinansowaniu przez samorządy służb dodatkowych, policjanci na dniu wolnym mają tak zwane służby ponadnormatywne, kierowane są w miejsca, gdzie mieszkańcy wskazują, gdzie tych policjantów chcą mieć, jakie są niebezpieczne miejsca i staramy się w te miejsca właśnie kierować policjantów w ramach tych służb ponadnormatywnych, sfinalizowanych czy współfinansowanych z samorządów i tych służb w 2021 było 691 na kwotę blisko 165 tysięcy złotych. To jest naprawdę potężna kwota, która została przekazana przez państwa na rzecz tutaj policjantów pełniących służbę na całym terenie, czy to w Żabiej Woli, czy w Jaktorowie, czy w Baranowie, czy w Żabiej Woli, czy w Podkowie, w Milanówku, w Grodzisku, więc ci policjanci pełnią te służby w różnych miejscach w zależności od potrzeb i zapotrzebowania. Szanowni Państwo, 2021 rok to jeszcze rok, gdzie mieliśmy do czynienia, no mamy cały czas do czynienia, tylko może teraz w mniejszym zakresie z epidemią i policja miała szereg dodatkowych czynności, które realizowaliśmy. Nakładane były zadania, których wcześniej nie mieliśmy. I między innymi policjanci dokonywali kontroli miejsc, osób, przebywania, kwarantan, izolacji domowych i takich miejsc kontrolowaliśmy osób przebywających w tych miejscach 57,5 tysiąca. To jest naprawdę bardzo, bardzo duży zakres dodatkowych czynności, które wykonywaliśmy. Przejdę teraz do przestępczości nieletniej. Na każdym rejonie, terenie garnizonu stołecznego w każdym kraju, do czynienia miałem również z przestępczością nieletniej. Na naszym terenie 2021 rok to tak jakby troszeczkę spadek był tych czynów nieletnich i spraw kierowanych do sądu. To jest spowodowane było między innymi, wiemy, że szkoły niejednokrotnie nie funkcjonowały, były prowadzone nauczanie zdalne, nie ukrywam, to rodziło nowe zagrożenia związane z przebywaniem w domu i korzystaniem z komputera, ale faktycznie takich czynów zabronionych, widocznych, naocznych, które gdzieś tam można było zaobserwować, było mniej. Odnotowaliśmy ich 165. I tak, w 2021 roku czynów nieletnich stwierdziliśmy, czy odnotowaliśmy 40 osób nieletnich, które popełniły te czyny, 37. Więc to faktycznie podobny wynik do 2020. Teraz wybrane efekty pracy Wydziału Ruchu Drogowego. Szanowni Państwo, liczba zdarzeń drogowych, wypadki drogowe. Ten slajd przedstawia i to dobry trend, gdyż z roku na rok tych zdarzeń drogowych, wypadków mamy, odnotowujemy mniej i to cieszy.
Czym to jest spowodowane? Prowadzono mimo, że działaniami, większą liczbą kontroli, bo za chwilę przekażę informacje na temat podejmowanych przez policję działań, ale też i te drogi są bezpieczniejsze, remontowane, oznakowane, ścieżki rowerowe powstają, jak tutaj było na samym początku mówione, pan starosta wspominał o tych ścieżkach rowerowych, więc mówię, tutaj dużo dobrego dzieje się w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego i my to widzimy. Jeśli dochodzi do jakichś sygnałów niepokojących, słuchamy mieszkańców, reagujemy, staramy się eliminować ewentualne zdarzenia czy ewentualne jakieś konsekwencje z natury drogowej, czyli tych wypadków drogowych. Kolizje. I tutaj właśnie kolizji mamy troszeczkę więcej odnotowanych, 1316 w 2021. Kolizja, wypadek, bo czym to się różni? Kolizja, nie ma osób rannych, wypadek, no gdzieś tam jest potrzebna pomoc medyczna i to gdzieś w jakiś sposób może burzyć, zaburzać te wyniki. Nie ukrywam, dochodzi, tutaj jest bardzo duży ruch i natężenie tego ruchu drogowego, czy autostrada, czy S8-ka, czy tutaj nawet w Grodzisku dużo zdarzeń drogowych, później przekażę i będzie widoczne, gdzie najwięcej jest tych kolizji. I to przoduje gmina Grodzisk. No nie ukrywam, gdzieś tam nieuwaga, pośpiech powoduje to, że te zdarzenia drogowe, a głównie kolizje, mamy do czynienia i to jest w 2021 roku, odnotowaliśmy ich aż 1316. Miejsca zdarzeń drogowych. To jest tylko tak pokrótce tylko wskazane, gdzie, do których liczba tych zdarzeń, kolizji drogowych, wypadków. I tak w Baranowie 83 były kolizje odnotowane, na autostradzie 45, w Grodzisku obszar miejski 550, obszar wiejski 300, więc 850 było w całym gminie zdarzeń, czyli tych kolizji drogowych. W Jaktorowie 97, w Milanówku 157, w Podkowie 23 i w Żabiej Woli 106 takich zdarzeń było. Ale cieszy, no nie powinno cieszyć, ale liczba zabitych, zaraz tutaj o, utrzymuje się ona na równym, podobnym poziomie. Nie ma takich skoków i to jest wiadomo, to jest tragedia dla każdych z osób, rodzin ich, ale mówię, no staramy się być tam, gdzie mamy sygnały, że nie wiem, czy kierowcy nie przestrzegają przepisów, łamią te przepisy, jeżdżą za szybko, robią wszelkiego rodzaju niewłaściwe, nieprawidłowe rzeczy, zachowują się niewłaściwie, więc staramy się i słuchamy mieszkańców i w tych miejscach wystawiamy swoje posterunki, patrole, które reagują na temperament tychże kierujących. Liczba zdarzeń drogowych i osób rannych na podobnym poziomie, 2021 rok, 36 osób rannych. Ten slajd przedstawia aktywność naszych policjantów z ruchu drogowego. W 2020 roku przeprowadziliśmy niecałe 9 tysięcy kontroli pojazdów. Ten rok, 2021 rok, już 15,5 tysiąca. Też można powiedzieć, że ten 2020 rok to pandemia, mniej może osób przemieszczało się po naszych drogach, ale też pewne były i ograniczenia, więc mówię, 2021 rok policjanci już bardziej, aktywniej wręcz dokonywali tych kontroli, żeby uniknąć ewentualnych sytuacji niepożądanych. I tych kontroli właśnie w 2021 roku mieliśmy prawie 15,5 tysiąca. Kontroli stanu trzeźwości. Tu jest wzrost dwukrotny. Bo w 2020 roku takiej kontroli przeprowadziliśmy 13 tysięcy, w tamtym roku już 26,5 tysiąca. Stwierdziliśmy, czy ujawniliśmy więcej nietrzeźwych kierujących. Podobny poziom, bo 2020 137, 2021 140, wzrost nieduży, ale 140 nietrzeźwych kierujących, których my ujawniliśmy na naszym terenie, to są potencjalni
zabójcy na tych terenach i na naszych drogach, więc musimy, należy takie osoby eliminować, żeby nie dochodziło do jakichś sytuacji drastycznych, dramatycznych i złych. Oczywiście też i nasi rowerzyści niekoniecznie jeżdżą właściwie, prawidłowo, przestrzegają pewnych zasad, ale gdzieś tam jako nietrzeźwi też mamy takie sytuacje i w 2021 roku ujawniliśmy ich 93. Zatrzymaliśmy 380 praw jazdy. To są prawa jazdy czy nietrzeźwych kierujących, czy 50+, więc takich tych praw jazdy zatrzymaliśmy 380, więc to jest dużo, dużo, dużo więcej niż w 2020 roku. Dowody rejestracyjne. Również zatrzymaliśmy więcej niż w 2020, bo 1303, czyli 200 więcej do roku poprzedniego. Skierowaliśmy 823 wnioski o ukaranie, bo nie ukrywam, że nie kończy się kontrola drogowa tylko i wyłącznie, nie wiem, pouczeniem, mandatem, ale również wnioskami do sądów i takich wniosków skierowaliśmy 828. Mandatów karnych nałożyliśmy ponad 10 tysięcy, 10 129. Jest to dwukrotnie więcej niż w 2020, czyli nie było pobłażania dla tych kierujących, którzy niewłaściwie, nieprawidłowo przestrzegają nasz przepisów ruchu drogowego. Przedstawię teraz kilka slajdów związanych z pracą pionu kryminalnego. Pion kryminalny to głównie chodzi o te najbardziej dotkliwe przestępstwa, z którymi się spotykamy, czy to są kradzieże, czy są rozboje, czy włamania, czy uszkodzenia, czy bójki. Więc przestępczość ogólna. Takich postępowań wszczęliśmy w 2021 blisko 2000. Wykrywalność blisko 68%. Jest to mniej niż w 2020, ale to niedużo, bo tam niecałe 2%. Więc ten trend już w tym roku jest znacznie, znacznie lepszy, ale on jest wyższy niż komendy stołecznej. Więc tutaj też jest troszeczkę dla nas usprawiedliwienie, że mamy większy ten wskaźnik wykrywalności niż wskaźnik komendy stołecznej. Następny slajd przedstawia przestępczość kryminalna, czyli tak zwana 7 kategorii głównie. Tak jak mówiłem, rozboje, kradzieże, bójki, uszkodzenia, włamania. I tutaj na podobnym poziomie do 2020 roku ta wykrywalność była na poziomie 60,4%. Tych postępowań wszczęliśmy 1210. To i tak jest więcej niż garnizon stołeczny. Następna 7 kategorii, 40%, to już mamy więcej niż w 2020 roku. Postępowań wszczętych na tym podobnym wskaźniku, na tym podobnym poziomie, więc też to cieszy, że mamy więcej niż komenda stołeczna. Następny slajd przedstawia kradzież cudzej rzeczy. W 2021 roku ta wykrywalność była na poziomie 30, blisko 7%. Jest to o 9% więcej, 8% więcej niż rok poprzedni. Tych czynów mieliśmy blisko 280. Kolejny slajd, kradzież z włamaniem. Takich postępowań wszczęliśmy 135, wykrywalność na poziomie 38%, wyższa niż w 2020 roku, też to cieszy. Kolejny slajd przedstawia przestępczość, uszkodzenie rzeczy i efekty wykrywcze. Więc w 2021 roku na poziomie 47,2% jest wyższy niż w 2020, bo było wtedy 38,6%, więc każdy ten slajd przedstawiany, ta wykrywalność jest znacznie, znacznie lepsza. To cieszy, że dokładamy wszelkich starań, jeśli dochodzi do czynu przestępczego, żeby ustalić, zatrzymać i osądzić sprawcę czynu karalnego. Kradzież samochodów. 18 takich kradzieży odnotowaliśmy w 2021 roku. Jest to mniej niż w 2020, bo 4
wykrywalność jest znacznie, znacznie lepsza, wyższa, bo w 2020 mieliśmy tylko 5,6. To była jedna z niższych w garnizonie, a w 2021 jedna z najwyższych. Jak się okazało później, ten wynik 13,6 to był jeden z wyższych, czy najwyższych wskaźników wykrywalności w garnizonie. To cieszy. Przestępczość uszczerbek na zdrowiu. W 2021 roku 9 takich postępowań. Wszczęliśmy blisko 90% wykrywalności, również jest wyższy niż w 2020 roku. Bójka, pobicie 100%, czyli wszystkie czyny, które zaistniały, zostały wykryte, zatrzymane i osądzeni. Rozbójnicza. Mieliśmy 10 takich czynów, postępowań wszczętych z wykrywalnością 80%, troszeczkę mniejsza, bo niecałe 6% niż w 2020 roku. Przestępczość gospodarcza. Wszczęliśmy takich postępowań gospodarczych 368, jest więcej niż w 2020 roku. Ta wykrywalność była troszeczkę, no nie troszeczkę, bo blisko 13% niższa, więc, ale to i tak był dobry wynik w garnizonie. Przestępczość narkotykowa. Powiat gruziński jest również ujawnia, dotyka przestępczość narkotykową, czyli to zjawisko jest również na naszym terenie. Takich postępowań wszczętych zostało w 2021 139, blisko 99% wykrywalnych, czyli sprawcy zostali zatrzymani na gorącym uczynku, posiadali środki, tylko 1,2% nie udało się, bo gdzieś tam zostało ujawnione w sytuacjach, nie wiem, plantacje wolno rosnące, jakieś krzaki i to nikogo nie były przypisane, więc nie można było ustalić właścicieli tychże narkotyków. I tu jest pokazane, co zabezpieczaliśmy, czyli marihuany zabezpieczyliśmy 1739 gram, 4000 gram zabezpieczyliśmy amfetaminy, MDM, LSD, konopie i inne narkotyki. Slajd przedstawia, w jakich ilościach zostało to zabezpieczone. Nie ukrywam, w tym roku już udało nam się, w tamtym roku zabezpieczyliśmy łącznie, było 18 kg bodajże, czy nawet więcej było, teraz nie pamiętam, ale była to duża liczba i zakładane było znacznie mniej, no ten próg osiągnęliśmy, ten rok już mogę powiedzieć, że zatrzymaliśmy w tym roku na autostradzie osobę przewożącą narkotyki w ilości ponad 100 kg, więc szanowni państwo, nasi policjanci są czujni, kontrolują samochody, ujawniają pewne rzeczy, no i przy kontroli pojazdu ujawniliśmy właśnie między innymi 100 kg marihuany, którą gdzieś przewoził kierowca z Polski do Warszawy. Profilaktyka, bardzo ważna rola profilaktyka, czyli rozmowa czy ze szkołami, czy z seniorami, czy z mieszkańcami. I prowadzimy takie rozmowy pomimo tego czasu pandemii, gdzie te spotkania były znacznie ograniczone, ale przeprowadziliśmy 96 spotkań edukacyjnych, w których wzięło udział blisko 2900 słuchaczy. Szanowni państwo, ważną rzeczą jest krajowa mapa zagrożenia, bezpieczeństwa. Niejednokrotnie nanoszą nasi mieszkańcy zdarzenia, które zauważają, niepokojące, niewłaściwe parkowanie, jak tutaj zaraz będzie, przekraczanie prędkości. To są najbardziej dotkliwe i widoczne sytuacje, zdarzenia, na które nasi mieszkańcy zwracają uwagę i sygnalizują nam.
niejednokrotnie powtarzają, oni się potwierdzają, ale bywają takie przypadki, że no niestety jeździmy niejednokrotnie, wielokrotnie na te miejsca wskazane i nie stwierdzamy, nie potwierdzamy tej informacji. Może to być spowodowane, że mieszkańcy niewłaściwie może wykorzystują to krajowe mapy zagrożenia, bo klikając chcą mieć, nie wiem, patrol, żeby tam patrol częściej był widoczny, żeby tam stał, żeby odstraszał, więc też można wziąć to pod uwagę i takie rozwiązanie, ale mówię, reagujemy na te sygnały, które do nas spływają. Wsparcie komend. Jak powiedziałem na samym początku, bez Państwa pomocy ciężko by było może funkcjonować i mieć takie warunki, jakie mamy. Więc blisko 630 tysięcy samorząd w tamtym roku przeznaczył czy przekazał policji tutaj grodziskiej. To jest bardzo, bardzo duży zastrzyk środków różnego rodzaju. Czy to są nagrody rzeczowe, jak pan starosta w tamtym roku przeznaczył nagrody rzeczowe dla policjantów, czy samorząd gminy Grodzisk na służby ponadnormatywne, na samochody, więc te pieniądze w pełni są wykorzystywane. Milanówek, samorząd z Milanówka również przeznaczył na dofinansowanie pracownika cywilnego. Teraz to już nie ma tego pracownika cywilnego, nie jest to finansowane, ale realizujemy służby ponadnormatywne i środki w jakiś sposób są przekazywane i wykorzystywane. Bardzo dużo kwotę przeznaczył tutaj samorząd z Jaktorowa na wsparcie policji, między innymi również do dużą część przeznaczył środków finansowych na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Jaktorowie, które w tym roku i to w tym półroczu ma być oddane, bo już jest prawie finalizowane, więc mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli otworzyć komisariat nowy, nową siedzibę komisariatu w Jaktorowie. Policjanci będą w bardzo dobrych warunkach mogli pracować. Mieszkańcy będą mieć komfort, jeśli będzie taka potrzeba, przyjść, porozmawiać, zgłosić swoje problemy. To będzie w dobrych i przyjemnych, miłych warunkach można te czynności wykonać. Żabia Wola również przekazała środki na służby ponadnormatywne, zrealizowano ich aż 50. Podkowa Leśna również przekazała środki finansowe w kwocie 20 tysięcy złotych, 63 służby zostały wykorzystane. Dziękuję bardzo za tą prezentację, którą przekazałem. Więc Szanowni Państwo, na koniec jeszcze kilka słów. Naprawdę chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Państwu za okazaną pomoc, jaką kierujecie, bo na pewno pan sam wójt, czy pan starosta, czy pan burmistrz nie jest władny przekazać środki finansowe, bo sami wiemy, że niejednokrotnie gdzieś tam są sytuacje, że wsparcie jest bardzo duże i korzystamy z tego. Dzięki temu jest więcej policjantów na między innymi na naszych ulicach, wioskach. Widzimy, że nowe auta jeżdżą po naszych drogach, oczywiście policyjne, nie mówię o cywilnych autach tutaj naszych mieszkańców, ale policyjne i też dzięki temu jesteśmy skuteczniejsi, bo wykorzystujemy te środki w sposób właściwy, racjonalny i to służy policjantom, jak i naszym mieszkańcom. W tym miejscu jeszcze raz serdecznie chciałbym Wam złożyć i podziękować. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, służę odpowiedzią. Dziękuję bardzo panu komendantowi. I pytanie do państwa radnych. Czy macie państwo jakieś pytania? Zgłasza się kolega Wiaderny. Bardzo proszę, panie radny. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dwie sprawy. Jedna to pytanie do pana komendanta. Na jednym z pierwszych slajdów powiedział pan, że było więcej interwencji o ponad 600 w porównaniu do roku 2020, czyli z 2000 skoczyło na, zdaje się, 2700. No to jest bardzo duży skok. Gdyby mógłby nam pan powiedzieć, co się wydarzyło, że o 600 interwencji skoczyło to w górę.
A z drugiej strony pytanie do pana starosty. Pod koniec zeszłego roku nasz klub wnioskował o przekazanie środków na zakup samochodu dla policji. Wiem, że na początku chyba na sesji lutowej żeśmy te środki dopisali do budżetu. Chciałem podpytać, na jakim to jest etapie? Czy ten samochód został zakupiony wspólnie ze środkami, które miała policja, czy jeszcze nie? I gdzie ten samochód trafił? Co to za samochód? Gdybyśmy mogli wiedzieć, byłbym zobowiązany. I korzystając z okazji, chciałem podziękować funkcjonariuszom, w ogóle wszystkim naszym funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej w czasie pandemii za niesamowitą pracę. Ja miałem okazję kilka razy być czy na kwarantannie, czy też na izolacji i poziom empatii funkcjonariuszy, którzy przyjeżdżali, którzy pytali, czy wszystko jest okej, czy czegoś nie potrzeba, to naprawdę było budujące, zwłaszcza w tych pierwszych, można powiedzieć, kwarantannach, kiedy wszyscy naprawdę byliśmy wystraszeni. To, że policja pokazywała taką ludzką twarz, to była świetna sprawa i za to bardzo dziękuję. Dzięki. Czy pan komendant zechciałby odpowiedzieć na pytanie? Więc odpowiadam, tam nie było 2000 interwencji, tylko 20 tysięcy, więc tam 600 interwencji tylko było więcej, więc nie jest to przerażająca skala, bo 20 tysięcy, a 2600, no to wtedy troszeczkę ten procentowy udział jest znacznie, znacznie większy. A te interwencje były związane między innymi właśnie, jak pan powiedział, kontrola kwarantan, czy były zgłoszenia, że niewłaściwie osoby przebywały w kwarantannach, więc też takie interwencje były i to się wszystko liczyło, więc dlatego wiele takich dodatkowych interwencji. To nie było związane z takimi, nie wiem, nagłymi zdarzeniami, że tych zdarzeń mamy 600 więcej, nie wiem, rozboi, kradzieży, włamań, czy uszkodzeń. Nie, to zwykłe takie były interwencje związane, mówię, z ustaleniem, czy osoba tam przebywa, bo gdzieś były sygnały, telefony, że powinna przebywać w mieszkaniu, a faktycznie jej nie było. I to były niepotwierdzone oczywiście interwencje, informacje, ale to wszystko jest w systemach i automatycznie to się zapisuje i przez to generuje te interwencje. Kwestia, jeśli mogę odpowiedzieć, nie wiem, czy pan starosta pewno odpowie, w kwestii samochodu. Tak, to dopiero jest realizowane, dopiero są porozumienia pisane, a kiedy będzie zakup, to jeszcze nie wiemy, bo sami wiemy, że to jest wydłużony proces, cała ta procedura, przetargi i inne rzeczy, więc to może być koniec roku. Na razie to jest w kwestii tutaj dokumentowania. Panie komendancie, prośba do pana. Dziękujemy za odpowiedź. Proszę tą prezentację już zdjąć z ekranu, bo wolelibyśmy pana widzieć niż prezentację. A to jest na wierzchu, jest? Tak, cały czas jest. Teraz? No ja jej nie widzę właśnie i nie wiem, dlaczego ona jest. No u nas jest. Także jakby pan ją mógł zwinąć. A ja jej nie widzę u siebie. A zaraz, już. O, nie bardzo ma? Dziękuję. Dobra. Bardzo dziękuję. Czy pan starosta zechciałby uzupełnić tą wypowiedź pana komendanta? No ja bym powiedział tylko tyle jeszcze, że miało być kupowanych 50 chyba samochodów policyjnych, a z informacji, jakie powziąłem, ma być kupione zaledwie 19. Ale tak, wszystko wskazuje na to, że nasz powiat się załapie do tych 19. Tak, dokładnie jak pan starosta powiedział, bo Komenda Główna po prostu gdzieś zamówiła wcześniej, czy planowała wiele więcej samochodów, ale z racji różnych barier finansowych ograniczona jest ta liczba, a powiat gruziński, nie wiem, czy jest lubiany i ten samochód ma być w tym roku, więc mam nadzieję, że będzie służył tu mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana komendanta? Widzę, zgłasza się pan radny Dąbrowski. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Mam kilka pytań. Zanotowałem sobie. Staram się. Proszę głośniej. Mam kilka pytań panie przewodniczący. Pozwolę sobie je odczytać, bo notowałem. Tradycyjnie poprosimy o prezentację, o przesłanie prezentacji. Pytanie mam takie. Czy prowadzili policjanci czynności poszukiwawcze osób zaginionych, ukrywających się przed organami ścigania, poszukiwanych listem gończym? Jakie zostały te czynności zakończone, jaki był ich ewentualnie efekt? Czy współpracowaliście państwo z żandarmerią wojskową, ze Strażą Graniczną i Strażą Leśną?
w jakim zakresie i ile zostało podjętych interwencji, jaki był efekt? Czy prowadzicie dalej akcję znakowania rowerów? Czy zaobserwowaliście zjawiska żebractwa i bezdomności na terenie powiatu? I ostatnie moje pytanie, czy dyrektorzy szkół zgłaszają, czy docierają do was sygnały, że uczniowie są pod wpływem środków odurzających czy po narkotykach? Dziękuję. Dobrze, pozwoliłem sobie szybko zapisać, więc od razu odpowiem. Prezentacja oczywiście będzie udostępniona, więc spokojnie przekażę i udostępnię tę prezentację. Kolejne pytanie. Listy gończe. Oczywiście policja w Grodzisku realizuje te listy gończe i powiem, że jesteśmy jedną z najlepiej funkcjonujących pod tym zakresie jednostką, bo faktycznie w garnizonie stołecznym zajęliśmy drugie miejsce, więc to jest bardzo dobry wynik, więc próg, który gdzieś zakładamy i został nałożony na policję w Grodzisku, został zrealizowany i to jeszcze z bardzo dobrym efektem i wynikiem. Tutaj kwestia liczb, to nie będę mówił, ale realizujemy, jeszcze raz powtarzam, w bardzo dobrym tego zakresie. Są takie listy gończe przekazywane do realizacji i ustalamy, zatrzymujemy i takie osoby umieszczamy w zakładach karnych, aresztach śledczych. Kolejne pytanie pana, Straż Graniczna, Żandarmeria czy inne jeszcze podmioty zewnętrzne. Oczywiście, jeśli jest taka możliwość, ze Strażą Graniczną otrzymujemy kontakty, z Żandarmerią Wojskową wspólne patrole, to widać niejednokrotnie na naszych tutaj drogach jeżdżą policjanci wspólnie z żandarmami, z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej, więc tak jak oczywiście możemy, bo występujemy do tych podmiotów, żeby z nami współpracowali, pracujemy jeszcze z ITD, też są widoczni z naszymi funkcjonariuszami, więc mówię, my nie tylko działamy sami, ale również z podmiotami pozapolicyjnymi czy Strażą Miejską, więc czy w Grodzisku, czy w Milanówku, więc tychże służb takich łączonych, że powiem kolokwialnie, jest dużo. Liczbowo nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo to trzeba było faktycznie policzyć, ale takie rzeczy są realizowane, takie służby są wykonywane i to widać na pewno na ulicach, że takie wspólne patrole są realizowane. Znakowanie rowerów. Oczywiście każdy może przyjść, znakować te rowery i jeśli są takie sygnały, znakujemy je tutaj w komendzie, więc nie wiem skąd to pytanie pana, więc mówię, na pewno znakujemy, nic się nie zmieniło. Jest taka możliwość, wiadomo, w tamtym roku były pewne ograniczenia, że ten kontakt między społeczeństwem a policją też był taki ograniczony, więc to mogło spowodować i gdzieś jakieś, że osoby może zapomniały, że jest taka opcja i możliwość. Więc mówię, jesteśmy otwarci i jest taka, są takie możliwości, że bractwo bezdomni jeżdżę tutaj po terenie bardzo często. Nie ukrywam, nie jestem tylko tutaj w komendzie, ale wielokrotnie tutaj sam jeżdżę, patrzę, co tu się dzieje na terenie powiatu. Ja nie zauważyłem tej sytuacji żebractwa albo osób bezdomnych. Nie wiem, gdzie to, w jakim to miejscu występuje. Jeśli pan by może doprecyzował, to z miłą chęcią bym posłuchał i bym policjantów skierował, żeby ewentualnie potwierdzili lub zaprzeczyli, ale mówię, ja nie widziałem takiej sytuacji, nie miałem do czynienia. Szkoły, wiemy, że w ten 2021 roku w jakiś sposób były pozamykane, ograniczone, była ta zdalna nauka. Też nie ukrywam, że gdzieś tam są sygnały, że dochodzi do jakichś sytuacji niewłaściwych, więc słuchamy dyrektorów, słuchamy administratorów i jeśli jest taka możliwość, reagujemy. Bo niejednokrotnie gdzieś tam przypadkowo się dowiadujemy o pewnych sytuacjach niepokojących. Niekoniecznie to wypływa bezpośrednio od pedagogów czy nauczycieli z danej szkoły. Bo mówię, mamy zespół do spraw nieletnich, który ma bardzo dobry kontakt ze wszystkimi dyrektorami.
jeździmy, rozmawiamy. Jeśli są jakieś sytuacje niepokojące, od razu nas informują. I my szybko wdrażamy system taki naprawczy, żeby nie było to jakąś skala, żeby ta skala się nie rozrosła i nie było później jakichś tam bardzo przykrych sytuacji. Więc mówię, my słuchamy, rozmawiamy, przeprowadzamy w szkołach, bo teraz też w szkołach już szerzej się otwieramy, różnego rodzaju pogadanki, rozmowy z uczniami i jesteśmy otwarci i jeśli jest jakieś zapytanie ze szkoły, pana dyrektora, pani dyrektor, służymy pomocą. Dziękuję pani. Coś może ominąłem jakieś pytanie, nie wiem, bo tak sobie zapisywałem szybko, więc nie wiem, czy na wszystko odpowiedziałem. Nie, dziękuję panie komendancie, na wszystko pan odpowiedział, a ja nie ukrywam, że o to znakowanie rowerów pytałem, bo w Żabiej Woli chcemy zorganizować Dzień Dziecka i tak pomyślałem sobie, żeby przypadkiem was nie zaprosić na to wydarzenie. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję panie komendancie. Widzę, zgłasza się pan Andrzej Olizarowicz. Bardzo proszę panie radny. Tak, chciałem spytać, czy w zasobach policji powiatowej są właśnie rowery i czy policja korzysta z tego właśnie sposobu. Dziękuję. W Komendzie Powiatowej w Grodzisku nie ma rowerów. W Komisariacie Policji w Milanówku są dwa. I są wykorzystywane bardzo, bardzo, bardzo sporadycznie, bo policjanci, którzy wcześniej pracowali, już odeszli na emeryturę, byli fascynowali się rowerami i gdzieś tam te rowery były zakupione i te patrole były. Teraz jest troszeczkę to ograniczone z różnych to powodów, ale mówię, no gdzieś tam ze Strażą Miejską, gdzieś tam próbujemy wspólnie w Milanówku, bo to w Milanówku są dwa rowery, które samorząd przeznaczył. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zadać pytanie panu komendantowi? Nie widzę i nie słyszę. Chciałem serdecznie podziękować panie komendancie za dzisiejsze spotkanie i życzymy panu spokojnej służby. Wszystkiego dobrego dla wszystkich policjantów. Dziękuję bardzo. I służę państwa. Przechodzimy do punktu 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla powiatu grodziskiego. O zabranie głosu proszę panią dyrektor PCPR-u, panią Katarzynę Głusko. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, obowiązek dokonania oceny zasobów pomocy społecznej wynika z artykułu 19 ustęp 18 ustawy o pomocy społecznej. Jest to dokument, który ma posłużyć do dokonania analizy zjawisk i problemów społecznych na terenie powiatu. Dane, które są tutaj zawarte w znaczącej mierze Państwu już przedstawiałam podczas na przykład prezentacji sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, więc są Państwu znane, natomiast obowiązek taki wynika z ustawy o pomocy społecznej i do 30 kwietnia każdego roku taką ocenę należy przedstawić. Jeżeli chodzi o dane o sytuacji demograficznej, no to jakby powiat grodziski liczy ponad 90 tysięcy mieszkańców. W swoim okręgu ma 6 gmin różnego charakteru. Znacząca większość wśród mieszkańców to osoby w wieku produkcyjnym, których na terenie powiatu zamieszkuje ponad 55 700 osób. Jeśli chodzi o dane korzystające z pomocy i wsparcia na terenie powiatu, no to tak naprawdę liczba tych osób utrzymuje się na podobnym poziomie. W roku 2021 było to 250 osób i taka jest prognoza na rok 2022. Z ustawy o pomocy społecznej przyznaliśmy 10 osobom świadczenia, wśród nich było 8 uchodźców i 2 osoby kontynuujące naukę po opuszczeniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Pracownicy socjalni przeprowadzili 241 wywiadów
Są to wywiady, które są przeprowadzane głównie z osobami, które korzystają z stałych form wsparcia. Osoby korzystające na przykład z środowiskowego domu samopomocy. Takie wywiady przeprowadza się raz na 6 miesięcy. Wywiady też są przeprowadzane z cudzoziemcami. Prowadzimy wsparcie, taką znaczącą też grupą jest grupa osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego. W zeszłym roku było to 657 osób. Jeżeli chodzi o zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, to jednym z zadań jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Tutaj osoby korzystają i z poradnictwa specjalistycznego, i też co roku korzystamy ze wsparcia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Otrzymujemy dofinansowanie na prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W zeszłym roku zakwalifikowanych, czy zgłosiło się do tego programu 10 osób i na przyszły, na bieżący rok też taką mamy prognozę, żeby zrekrutować 10 osób. Cudzoziemcy korzystają w ramach indywidualnych programów integracji. W zeszłym roku było to 8 osób na kwotę 43 375 zł. Tak jak wcześniej wspominałam, dwie osoby korzystały ze świadczeń na usamodzielnienie na kwotę 4760 zł. Na kontynuowanie nauki również dwie osoby. Prognozujemy, że w roku bieżącym będą to trzy osoby. Jeśli chodzi o rehabilitację zawodową społeczną osób niepełnosprawnych, ogólna kwota dofinansowania to 2 598 438 zł w roku ubiegłym. W tym roku ponad 2 900 000. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. To 51 osób skorzystało w zeszłym roku. Prognoza na rok bieżący to 40 osób. Turnusy rehabilitacyjne 112 osób. W roku bieżącym prognozujemy, że 120 osób z tego skorzysta. Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny 132 osoby w zeszłym roku, 130 osób w roku bieżącym. Realizujemy program Aktywny Samorząd. W roku ubiegłym wpłynęło do nas 79 wniosków. 79 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych. W tym roku prognozujemy, że będzie to 80 wniosków. W zeszłym roku trzy organizacje pozarządowe skorzystały z dofinansowania sportu, kultury i rekreacji. Natomiast w roku bieżącym będzie to jedna organizacja. Mimo tego, że jakby ocena zasobów pomocy społecznej dotyczy ściśle jakby zadań związanych z pomocą społeczną, to też zaznaczyliśmy tutaj, że no też dużym zadaniem powiatu jest zapewnienie opieki dzieciom, które nie wychowują się w domach rodziny pochodzenia. W zeszłym roku mieliśmy 108 rodzin zastępczych, a w nich 141 dzieciaków. Jeśli chodzi o zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia, mamy jeden ośrodek wsparcia, czyli środowiskowy dom samopomocy w Podkowie. Korzystają z niego 33 osoby niepełnosprawne i taka jest też prognoza na 2022. Koszty to ponad 760 tysięcy.
dziennych domów pomocy nie posiadamy, klubów samopomocy nie posiadamy, schronisko dla bezdomnych i ogrzewalnia to są zadania gminy. Natomiast mamy dwa domy pomocy społecznej na 98 osób i tyle też prognozujemy na rok bieżący. Jakby nie ma zapotrzebowania na zwiększanie tej liczby czy osób, czy w ogóle domów pomocy społecznej. Mamy dla osób opuszczających pieczę zastępczą i instytucjonalną, i tą rodzinną mieszkanie chronione. Jest ono przeznaczone na pobyt dla czterech osób. W zeszłym roku jedna osoba w nim przebywała. Natomiast w tym roku prognozujemy, że będą przebywać cztery osoby. Nie mamy ośrodka interwencji kryzysowej, natomiast są prowadzone działania, żeby taki ośrodek w powiecie powstał. Natomiast w roku bieżącym podjęliśmy współpracę z powiatem pruszkowskim. Oni mają w Piastowie ośrodek interwencji kryzysowej i w ramach porozumienia udostępnią dwa miejsca dla osób pochodzących z powiatu grodziskiego w sytuacji, kiedy taka interwencja będzie konieczna. Poradnictwo specjalistyczne, to już mówiłam, 657 osób i taka jest też prognoza na rok bieżący. Mamy placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Inspiracja. Ona jest dedykowana dla 14 osób. W ciągu roku zdarza się tak, że przebywa tam 15 osób, ale to jest związane z tym, że umieszczamy tam po prostu rodzeństwo. Mamy dwa warsztaty terapii zajęciowej dla 72 osób. Jeżeli chodzi o kadrę PCPR-u, zatrudnionych jest u nas 28 osób. Mamy czterech pracowników socjalnych, w tym jeden pracownik socjalny ma ukończoną specjalizację pierwszego i drugiego stopnia. 24 osoby posiadają wykształcenie wyższe, 6 osób posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej. No i jakby pracownicy, ponieważ dosyć trudna jest to praca, cały czas się szkolą i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej. Ogółem 14 158 756 zł w roku ubiegłym. Prognoza na 2022 rok to 15 254 220 zł. No tutaj wyszczególnione są domy pomocy społecznej, ponad 4 miliony wydatków, ośrodki wsparcia ponad 780 tysięcy, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, to co mówiłam, środki na program korekcyjno-edukacyjny były w zeszłym roku w wysokości 9 tysięcy i taka też jest prognoza na rok bieżący. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to jest kwota ponad 1 700 000 w zeszłym roku i ponad 2 miliony prognoza na rok 2022. Specjalistyczne poradnictwo, mieszkanie chronione 14 300 w zeszłym roku, 10 580 na rok bieżący. Pomoc dla cudzoziemców ponad 43 tysiące w zeszłym roku, na ten rok prognoza jest 12 tysięcy. Rehabilitacja zawodowa i społeczna 266 tysięcy ponad w jednym i w drugim roku. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ponad 900 tysięcy.
Jeśli chodzi o rodziny zastępcze, to jest kwota w zeszłym roku ponad 2 miliony 800, natomiast prognoza na rok bieżący ponad 3 miliony. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 miliony, ponad 3 miliony 100 w zeszłym roku i prawie 3 miliony 600 tysięcy na rok bieżący. W zeszłym roku nasza aktywność projektowa, projektowo-konkursowa to ten program korekcyjno-edukacyjny plus realizujemy dwa programy, jeśli chodzi o wsparcie osób niepełnosprawnych. Jest to aktywny samorząd i asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Wszystkie te programy będziemy czy są już kontynuowane w roku bieżącym. Współpracujemy z Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnej Archidiecezji Warszawskiej, który prowadzi Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Współpracujemy też ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus, który prowadzi dla powiatu warsztat terapii zajęciowej w Grodzisku. Kolejną jakby organizacją jest Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Inspiracja, które prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Jeżeli chodzi o to, co na przyszłość, to dalej będziemy kontynuować podjęte wcześniej działania, czyli poradnictwo specjalistyczne, pomoc cudzoziemcom, mieszkanie chronione, wszelkiego typu formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, czyli wspieranie Środowiskowego Domu Samopomocy, WTZ-ów, wspieranie osób też zależnych, pomoc w opiece wytchnieniowej, usługi asystenckie. Planujemy działania w formie wsparcia rodzin zastępczych czy rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, na przykład w formie warsztatów umiejętności wychowawczych, poradnictwa rodzinnego czy terapii rodzinnej. Zgodnie z programem rozwoju pieczy zastępczej wskazane byłoby utworzenie kolejnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, z tym, że takiej typu socjalizacyjno-interwencyjnego, no i utworzenie na terenie powiatu ośrodka interwencji kryzysowej. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Czy są pytania do pani dyrektor w tym punkcie? Nie widzę i nie słyszę. Pani dyrektor, bardzo dziękujemy za obecność. Gratulujemy nowej siedziby i warunków pracy. I do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 6. Informacja dotycząca wykonania zadań na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatu Grodzickiego i jednostkach organizacyjnych w roku 2021. O głos poproszę pana koordynatora do spraw dostępności, pana Marcina Wójcika. Bardzo proszę. Dzień dobry. Chciałbym wypowiedzieć też wspomogę prezentacją. Halo, coś pana nie słyszymy. Czy jest widoczna prezentacja? Jest, jest. Teraz dobrze. Jest. Dobrze. Szanowni państwo, zadania są realizowane na podstawie artykułu 6 ustawy z
dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Kim jest osoba ze szczególnymi potrzebami w świetle ustawy? Jest to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Przeprowadzono w związku z tym audyty dostępności w starostwie i w jednostkach organizacyjnych powiatu. Audyt obejmował możliwość korzystania z usług podmiotu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, bez utrudnień i barier w obszarze architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym oraz cyfrowym. Mamy następny slajd. Cele audytu dostępności. Spełnienie minimalnych wymagań określonych w artykule 6 ustawy w zakresie architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym. Kontrolę przeprowadziła ówczesna koordynator do spraw dostępności Starostwa Chłodzickiego. Audytowano też spełnienie wymagań określonych w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie cyfrowym. Kontrolę tę przeprowadził główny specjalista do spraw informatycznych Starostwa Chłodzickiego. W protokole z audytu wskazano działania, rozwiązania alternatywne na rzecz poprawy zapewnienia dostępności i spełnienia minimalnych wymagań ustawowych. Wskazano zalecenia do zrealizowania i ustalono harmonogram planu naprawczego. Kolejny slajd musi się załadować. Zaudytowano wszystkie szkoły w powiecie oraz Powiatowy Urząd Pracy, PCPR, Szpital Zachodni, Lotnisko Plastyczne, Muzeum w Podkowie Leśnej, a także DPS-y oraz Powiatowe Centrum Usług Wspólnych. Sporządzono z audytu raport dla Wojewody Mazowieckiego oraz opublikowano go na stronie BIP Starostwa. Opracowano również procedury wprowadzające do obiegu wniosek o zapewnienie dostępności, czyli obywatel będzie mógł taki wniosek złożyć, jeżeli zauważy, że ta dostępność jest nieodpowiednia. W ubiegłym roku nie wpłynął żaden wniosek zarówno w starostwie, jak i w jednostkach podległych. W budynku starostwa przy ulicy 15A wygospodarowano miejsce dla matek z małymi dziećmi, gdzie można dziecko przebrać czy też nakarmić. Stworzono takie miejsce przyjazne dla matki. W budynku starostwa przy ulicy 15A zamontowano urządzenia, które mają pomóc w kontakcie z osobami słabosłyszącymi. Są to pętle indukcyjne, które są zainstalowane w kasie oraz w punkcie obsługi mieszkańca. Pętla indukcyjna to urządzenie, które redukuje szum otoczenia i do aparatu słuchowego generuje sygnał bezpośrednio mowy. W najbliższym czasie będzie takie urządzenie również zamontowane w kasie w budynku ulica Żelartowska 48 w Grodzisku. Dziękuję Państwu za uwagę, za wysłuchanie. Bardzo dziękuję. Czy mógłby Pan prezentację? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są pytania do Pana koordynatora w tym punkcie? Pan Radny Dąbrowski zgłasza się, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja może nie mam pytania akurat do koordynatora, tylko chciałbym się zapytać, jakie w zeszłym roku ponieśliśmy wydatki związane z umową zlecenia dla koordynatora dostaw dostępności? Bo w dzisiejszym budżecie zauważyłem, że jest 274 tysiące złotych przeznaczone między innymi na umowę zlecenia, artykuły biurowe i etc. Dziękuję. I czy to są wszystkie generalnie koszty w całym roku? Czy pan starosta mógłby odpowiedzieć, czy teraz, czy jakoś później?
No, pan przewodniczący wybaczy, ale tak szczegółowych informacji to ja niestety nie mam zamiaru pamiętać, także. No jasne. Pan radny ma, ale mam nadzieję, że pan starosta odpowie panu radnemu na to pytanie w jakimś późniejszym terminie albo na komisji. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana koordynatora? To znaczy jeszcze pan przewodniczący pozwoli, to jeżeli chodzi o koordynatora w roku ubiegłym, to był na umowę o pracę, nie na umowę o zlecenia. Także no, informacji ile to nie udzielę, bo była umowa o pracę, a nie umowa o zlecenia. Dobra, dziękuję panu staroście. Czy ktoś jeszcze ma pytania do pana koordynatora? Nie widzę, nie słyszę. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwał w sprawach zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim imienia świętego Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. Proszę o głos pana przewodniczącego Rady Społecznej, pana starostę Marka Wierzbickiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w związku z faktem rezygnacji z mandatu radnego, a i w następnym... Panie starosto, głośniej, bo nie słyszymy pana. Dobrze. W związku z faktem rezygnacji przez radnego gminy Baranów, który był jednocześnie przedstawicielem tejże gminy w Radzie Społecznej Szpitala Zachodniego, Rada Gminy Baranów w marcu tego roku podjęła uchwałę, aby tego kandydata odwołać, czyli z Rady Społecznej ZOZ-u, czy poprosić o jego odwołanie formalnie przez Radę Powiatu, a w to miejsce desygnować nowego radnego Rady Gminy Baranów, czyli dotychczasowym członkiem Rady. No do tej chwili jest pan Paweł Bućko, natomiast w jego miejsce miałby wejść pan radny Jarosław Wiązowski. Zgodnie z tym, co ustalone mamy w regulaminach, Rada Społeczna jest tworzona, czy ustalana skład Rady przez Radę Powiatu, ale część miejsc, czy część osób, które wchodzą w jej skład, jest desygnowana przez właściwe rady gmin. Tak to zostało ustalone, w związku z tym tak to należy w tej chwili zrobić, dlatego też taki projekt uchwały rady dzisiaj na dzisiejsze posiedzenie został skierowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są w tym punkcie pytania do pana starosty? Nie widzę, nie słyszę. Bardzo proszę o opinię komisji. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Będę odczytywał państwa radnych i proszę o stanowisko. Za, przeciw albo wstrzymuje się. Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Za. Wojciech Hart. Za. Sławomir Kamiński. Za. Aleksander Krzemiński. Jestem za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Andrzej Olizarowicz. Jestem za. Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek. Za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Jestem za. Bronisław Siedlicki. Jestem za.
Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo Państwu za głosowanie. Przechodzimy do podpunktu B. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu grodzickiego. O głos proszę panią skarbnik powiatu Ewę Żabkowską. Szanowni Państwo, przedkładam Państwu uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zmianie ulegają załącznik numer 1 i numer 2. Do załącznika numer 1 chciałabym zgłosić autopoprawki o następującej treści. Po stronie dochodów i wydatków zwiększenie kwoty 50 tysięcy złotych. Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na nowy system monitoringu na terenie Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim. Dwie kwoty dotyczące pomoc obywatelom Ukrainy 470 880 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z wojewodą mazowieckim z dnia 8 kwietnia i druga kwota 417 800 zł. To jest wydatki na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy. Zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego. Następna kwota dotycząca domów pomocy społecznej 65 700 dochody zgodnie z uzyskanym pismem wojewody mazowieckiego z lutego 2022 roku. To jest też również kwota po stronie dochodów i wydatków. 17 460 zł dotacja dla ośrodka wsparcia i kwota 38 610 zł dotacja, która jest przeznaczona na kartę Polaka. Oprócz tych kwot, które są po stronie dochodów i wydatków, kwota dotycząca zwiększenia wydatków to jest 160 tysięcy złotych w gospodarce gruntami i nieruchomościami, zwiększenie wydatków na zadanie modernizacja budynków Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku Mazowieckim ze względu na znaczny wzrost cen materiałów budowlanych. Kwota w starostwie powiatowym, zwiększenie wydatków w wysokości 274 tysięcy. Państwo mieliście w poprzednich materiałach 69 tysięcy. Tu jest w uzasadnieniu między innymi na zawarcie tej umowy zlecenia na stanowisko koordynatora do spraw dostępności, na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na artykuły biurowe w związku ze wzrostem cen artykułów biurowych oraz na usługi pocztowe z powodu wyczerpania kwoty obowiązującej umowy. Następna kwota dotycząca szpitala zachodniego, wydatki na zakup samochodu elektrycznego, furgon na potrzeby szpitala. Była kwota 159 800, została zmieniona na kwotę 168 500 zł. I ostatnia kwota dotycząca zwiększenia wydatków 40 000 zł. Wydatki na urządzenie terenów zielonych wokół siedziby starostwa powiatu grodzickiego przy ulicy Dalekiej 11. Po wprowadzeniu tych autopoprawek zmiany dotyczące dochodów i wydatków kształtują się w następujący sposób. Dochody zwiększają się o 6 202 403 zł, natomiast wydatki o 7 844 882 zł. Zmiany te w dochodach i wydatkach zostały zaprezentowane Państwu w tabeli numer 1. Po tych zmianach dochody wynoszą 127 540 000 prawie 324 zł, natomiast wydatki ogółem wynoszą 139 989 526 zł 43 grosze. Wynik budżetu jest deficytowy, wynosi 12 446 202 zł 46 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dokonano również zwiększenia przychodów w roku budżetowym o 1 642 479 zł. Kwota rozchodów i kwota planowanego długu nie ulegają zmianom. Zmiany w przychodach i rozchodach zostały zaprezentowane w tabeli numer 2. Natomiast odnośnie załącznika numer 2,
to jako autopoprawkę chciałabym zgłosić zwiększenie kwoty limitu wydatków w roku 2022 na modernizację budynku Kościuszki 30 i 32 w Rodzisku Mazowieckim pod przyszłą siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Oprócz tego w przedsięwzięciach do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone 3 nowe przedsięwzięcia. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Milanówek. Drugie dla również modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Podkowa Leśna. I trzecie przedsięwzięcie, modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w Szpitalu Zachodnim. Dokonano również zmian w przedsięwzięciach, które już znajdują się w przedsięwzięciach do wieloletniej prognozy finansowej. To jest przedsięwzięciu budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR-u, jak również budowa skrzyżowania drogi powiatowej 1508 w Głów z drogą gminną 1502-10W w miejscowości Chlebnia. Pełen zakres zmian obrazują załączniki numer 1 i 2 do mniejszej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Czy są pytania do pani skarbnik? Czy są pytania do pani skarbnik? Nie widzę, nie słyszę. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetowej. Proszę państwa, opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję, ale bardzo słabo słychać panią przewodniczącą. Jeszcze raz powtórzę. Proszę państwa, opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu grodziskiego. Będę odczytywał państwa radnych. Proszę o stanowisko. Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Jestem za. Wojciech Hart. Za. Sławomir Kamiński za. Aleksander Krzemiński. Jestem za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Andrzej Olizerowicz. Jestem za. Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek. Jestem za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Michale. Michale, przed chwilą cię widziałem, ale nie uczestniczy w głosowaniu. Bronisław Świdlicki. Jestem za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo państwu za głosowanie. Przechodzimy do podpunktu C, zmiany uchwały budżetowej powiatu grodziskiego na 2022 rok. I ponownie o głos proszę panią skarbnik powiatu Ewę Rzadkowską. Proszę państwa, na wstępie, podobnie jak przy wieloletniej prognozie finansowej, chciałabym zgłosić autopoprawki. Są one następujące po stronie dochodów. 50 tysięcy złotych dotacja z Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dwa razy dochody dla pozostałej działalności na pomoc obywatelom Ukrainy. Kwota 470 880 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z wojewodą mazowieckim. Druga kwota 417 800 zł. Tu już jest zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego oraz za składanym zapotrzebowaniem do wyżej wymienionej decyzji.
Kwota dotycząca domów pomocy społecznej 65 700 zł dochody zgodnie z pismem wojewody mazowieckiego, 17 460 zł dotacja dla ośrodka wsparcia oraz 38 610 zł pozostała działalność dotacja wojewody mazowieckiego na kartę Polaka. Oprócz tych zmian, tych autopoprawek, najistotniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia miliona złotych dotacja z gminy Grodzisk Mazowiecki dla Szpitala Zachodniego, 1 200 000 zł dochody z tytułu wstępnej promesy z Polskiego Ładu dotyczącej dofinansowania inwestycji pod nazwą modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w samodzielnym publicznym specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Świętego Jana Pawła II z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych. I druga duża kwota również dotycząca dochodów z tytułu wstępnej promesy Polski Ład, dotycząca dofinansowania inwestycji budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach i użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego w wysokości 2 850 000. Łącznie dochody zwiększenie wynoszą 6 140 583 zł. Wydatki zwiększenie na łączną kwotę 8 092 862 zł i tu też chciałabym zgłosić autopoprawki. 160 tysięcy w gospodarce gruntami i nieruchomościami, zwiększenie wydatków na zadanie modernizacja budynków Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku Mazowieckim pod przyszłą siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ze względu na znaczny wzrost cen materiałów budowlanych. 274 tysiące starostwo powiatowe, zwiększenie wydatków między innymi na zawarcie umowy zlecenia na stanowisko koordynatora do spraw dostępności, na zwiększenie kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2022, na artykuły biurowe w związku ze wzrostem cen artykułów biurowych oraz na usługi pocztowe z powodu czerpania kwoty obowiązującej umowy. 50 tysięcy złotych wprowadzenie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie nowego systemu monitoringu zgodnie z dotacją z Funduszu Wsparcia. Dwie kwoty dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy, czyli 470 880 zł i 417 800 zł. Dla Szpitala Ogólnego kwota 168 500 zł wydatki na zakup samochodu elektrycznego, furgon na potrzeby szpitala. 65 700 dla domów pomocy społecznej, wydatki na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem. I tutaj jest rozdział środków dla DPS i Zdebno, kwota 23 700 i DRO Milanówek 42 000. Dotacja dla ośrodka wsparcia 17 460 zł. I 38 610 zł, również dotacja od wojewody mazowieckiego przeznaczona na wydatki dla posiadaczy karty Polaka. I ostatnia kwota dotycząca wydatków na urządzenie terenów zielonych wokół siedziby starostwa w wysokości 40 000 zł. Oprócz tych kwot najistotniejsze zmiany dotyczące wydatków zwiększenia to są po 100 000 zł dla zespołu szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, wydatki na remont automatyki w kotłowni szkoły oraz remont kominów, 100 000 zł również dla zespołu szkół technicznych i licealnych w Grodzisku Mazowieckim, wydatki na remont pokoju nauczycielskiego, korytarza do sali gimnastycznej, korytarza i klatki schodowej w budynku administracyjnym, remont sali lekcyjnej 10-28 oraz adaptację sali na potrzeby pracowni komputerowej dla potrzeb nauczania przedmiotów zawodowych. 1 000 000 zł wprowadzona zostaje dotacja na wydatki na modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz zakup sprzętu medycznego zgodnie z dotacją z gminy Grodzisk Mazowiecki. 1 500 000 zł dla Szpitala Ogólnego, wydatki na realizację inwestycji pod nazwą modernizacja systemu instalacji gazów medycznych w samodzielnym publicznym specjalistycznym Szpitalu Zachodnim. To jest zgodnie ze wstępną promesą 1 200 000 oraz środki własne 300 tysięcy złotych. 2 850 000 pozostałej działalności wydatki na realizację zadań pod nazwą budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej.
publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego zgodnie z otrzymaną wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład. I jeszcze jedna, proszę, w wyniku wprowadzonych zmian, proszę Państwa, zwiększa się deficyt o kwotę 1 642 479 zł. I jeszcze chciałabym zgłosić jedną autopoprawkę dotyczącą zapisów już samej uchwały, która dotyczy paragrafu, jest zapisana w paragrafie 10 i dotyczy ona upoważnienia dla zarządu. Ja tak powiem, dotyczy to upoważnienie dotyczy zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy i to jest upoważnienie, które pozwala na wprowadzanie po stronie dochodów i wydatków w budżecie środków, które będziemy otrzymywać przez Zarząd Powiatu do budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy są pytania w tym punkcie do Pani Skarbnik? Nie widzę i nie słyszę. A jest Pan Radny Dąbrowski. Bardzo proszę. Czy ja mam pytanie, Panie Przewodniczący, do Pana Starosty, bo na posiedzeniu Komisji wspomniał, że ze spółki Centralny Port Komunikacyjny otrzymamy 1 000 000 zł na budowę lądowiska na potrzeb szpitala. Czy jakieś zapewnienia ze strony spółki są, kiedy to nastąpi? Proszę Panie Starosto. Zgodnie z tym, co mówiłem, do końca czerwca spółka zadeklarowała, że się ustosunkuje do naszego wniosku, który złożyła formalnie dyrekcja szpitala mniej więcej miesiąc temu, także w tym półroczu powinna się sprawa wyjaśnić ostatecznie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie do Pani Skarbnik? Nie widzę, nie słyszę. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu grodziskiego na Przepraszam Panie Przewodniczący, ale nie było opinii z komisji. A przepraszam, poproszę o opinię komisji. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję Pani Przewodniczącej i coś z tym głosem, ja przynajmniej bardzo kiepsko słyszę Panią Przewodniczącą, także proszę. Panie Przewodniczący, może trzeba podgłosić, bo wydaje mi się, że wszystkie osoby, które zadają pytania. No Pana doskonale słyszę. Ja wszystkie osoby też dobrze słyszę, może gdzieś tam. Tak? Tak. No to, nie wiem, no ja akurat Pana doskonale słyszę, a Panią Przewodniczącą bardzo źle. Okej, proszę Państwa, mamy komisję, mamy opinię komisji. Przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu grodzickiego na 2022 rok. Będę odczytywał Państwa radnych. Proszę o stanowisko. Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Za. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Jestem za. Wojciech Hart. Za. Sławomir Kamiński również za. Aleksander Krzemiński. Jestem za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Andrzej Olizarowicz. Jestem za. Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek. Jestem za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Jestem za. Bronisław Świdlicki. Jestem za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo za głosowanie. Proszę Państwa, przechodzimy do podpunktu D. Rozpatrzenie
skargi. O głos proszę panią przewodniczącą Danutę Pokropek. Proszę państwa, pierwsza skarga jest zarejestrowana pod numerem BRP 15101321 z 25 grudnia 2021 roku. Jest to skarga na działania dyrektora DPS w Zbizdewnie Kościelnym i działania starosty powiatu grodzickiego. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na spotkaniu w dniu 20 kwietnia 2022 roku zapoznała się z treścią skargi, jak również z opinią radcy prawnego i uznała, że zakres zarzutów stawianych w przedmiotowej skardze pokrywa się z zarzutami zawartymi we wcześniejszych skargach skarżącego, które były już przedmiotem uchwał Rady Powiatu i zostały uznane za bezzasadne. W związku z powyższym komisja rekomenduje podtrzymanie dotychczasowego stanowiska bez zawiadomienia skarżącego. To, że ja podaję, że komisja tutaj rozpatrywała to na zebraniu w dniu 20 kwietnia, to nie znaczy, że wtedy dopiero komisja po raz pierwszy czytała tę skargę, bo skargę czytamy wcześniej, a potem jakby podejmujemy i rekomendujemy stanowisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania do pani przewodniczącej? Nie widzę. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Będę wyczytywał państwa radnych. Proszę o stanowisko za, przeciw lub wstrzymuje się. Pani Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Pan jestem radny za. Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Jestem za. Wojciech Hart. Za. Sławomir Kamiński. Za. Aleksander Krzemiński. Jestem za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Andrzej Olizarowicz. Jestem za. Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek. Jestem za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Jestem za. Bronisław Świdlicki. Jestem za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Bardzo dziękuję za głosowanie. Przechodzimy do rozpatrzenia następnej skargi w podpunkcie E i ponownie o głos proszę panią przewodniczącą Danutę Pokropek. Jest to skarga złożona przez tego samego skarżącego, zarejestrowana pod numerem BRP 15-10-17 na 2021. Tym razem jest to skarga z 26 grudnia 2021 roku. Skarga dotyczy również działania dyrektora DPS w Zdebnie Kościelnym i działania starosty powiatu grodzickiego. I podobnie jak w poprzedniej skardze, komisja rekomenduje po zapoznaniu się z treścią skargi, po zapoznaniu się z opinią z radcy prawnego, ponieważ zarzuty pokrywają się z tymi, które były już wcześniej rozpatrywane w skargach, a skargi były uznane za bezzasadne, rekomendujemy podtrzymanie dotychczasowego stanowiska bez zawiadomienia skarżącego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tym punkcie do pani przewodniczącej? Nie widzę, nie słyszę. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie rozpatrzenia tej skargi. Proszę o stanowisko Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Jestem za. Wojciech Hart. Jestem za. Sławomir Kamiński również za. Aleksander Krzemiński. Jestem za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Andrzej Olizarowicz. Jestem za. Marzena Olszewska. Jestem za.
Zofia Owczarek. Jestem za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Jestem za. Bronisław Świdlicki. Za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo za głosowanie. Przechodzimy do następnej skargi pod punkt F i ponownie o głos proszę panią przewodniczącą Danutę Pokropek. Jest to kolejna skarga tego samego skarżącego, napisana 27 grudnia, zarejestrowana pod numerem BRP 15-10-18 na 2021, również na działania dyrektora DPS w Izdebnie Kościelnym, działania starosty powiatu grodziskiego. Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi, po analizie tego, co w tej skardze jest napisane, jak również po zapoznaniu się z opinią radcy prawnego, stwierdza, że w przedmiotowej skardze pokrywają się zarzuty zawarte we wcześniejszych skargach skarżącego, które były już przedmiotem uchwał Rady Powiatu i zostały uznane za bezzasadne. W związku z powyższym komisja rekomenduje podtrzymanie dotychczasowego stanowiska bez zawiadomienia skarżącego. Dziękuję. Dziękuję pani przewodniczącej. Czy są pytania do pani przewodniczącej? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę o stanowisko Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Za pan radny jest? Pan radny tak, Dąbrowski? Jestem za. Dziękuję bardzo. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Jestem za. Wojciech Hart. Jestem za. Sławomir Kamiński również za. Aleksander Krzemiński. Jestem za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Andrzej Olizarowicz. Jestem za. Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek. Za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Michale. Jestem za. Jestem za, przepraszam. Dziękuję. Bronisław Świdlicki. Jestem za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Bardzo dziękuję za głosowanie. Przechodzimy do ostatniej w dniu dzisiejszej rozpatrzenia skargi. Proszę, to jest podpunkt G i ponownie o głos proszę panią przewodniczącą Danutę Pokropek. Skarga złożona przez tego samego skarżącego, zarejestrowana pod numerem BRP 15-10-19-2021 z 28 grudnia. Skarga dotyczy działania dyrektora Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim i tu chodzi o przekroczenie uprawnień i przekazanie bez zgody skarżącego i jego matki dokumentacji medycznej ekspertowi do spraw epidemii. I w drugiej części braku zdarzeń medycznych na indywidualnym koncie pacjenta matki. I w drugiej części na działania starosty, brak nadzoru nad szpitalem. Komisja rekomenduje, aby w części pierwszej Szpitala Zachodniego, tutaj gdzie skarżący sugeruje naruszenie praw pacjenta, w związku z tym, że Komisja Skarg Wniosków i Petycji, Komisja Skarg Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Powiatu wskazanie skarżącemu Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Naczelnej Izbie Lekarskiej jako organu właściwego do rozpatrzenia tego typu spraw. Natomiast jeśli chodzi o brak zdarzeń medycznych na indywidualnym koncie pacjenta, skarga ta już była rozpatrywana, została uznana przez Radę Powiatu za bezzasadną, w związku z tym proponujemy podtrzymanie uprzedniego stanowiska. Natomiast jeśli chodzi o zarzuty kierowane pod
tutaj adresem starosty. Odnosząc się do zarzutów stawianych staroście, proponujemy Radzie Powiatu uznać tę część skargi za bezzasadną, ponieważ zgodnie z artykułem 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący, przez który zgodnie z artykułem 2 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy rozumie się organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, czyli Radą Powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Czy są pytania do Pani Przewodniczącej w tym punkcie? Nie widzę i nie słyszę. Przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pod punkt G. Będę wyczytywał Państwa radnych. Proszę o stanowisko. Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Jestem za. Wojciech Hart. Za. Pan Sławomir Kamiński też za. Aleksander Krzemiński. Jestem za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Andrzej Olizarowicz. Jestem za. Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek. Za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Jestem za. Bronisław Świdlicki. Jestem za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to w punkcie H mamy rozpatrzenie ponaglenia. I ponownie o głos proszę Panią Przewodniczącą Danutę Pokropek. Szanowni Państwo, tutaj wpłynęły do naszej komisji pisma. Pierwsze pismo to jest inne pismo, ponaglenie z dnia 10 marca 2022 roku. Ten sam skarżący pisze ponaglające pismo do Rady Powiatu Grodzickiego w sprawach skarg zarejestrowanych pod numerami BRP 15109, BRP 15 1010, BRP 15 1011, BRP 15 1012. Tutaj chciałabym przekazać Państwu informację, że przewodniczący Rady Powiatu Grodzickiego pismami z dnia 4 marca 2022 roku poinformował skarżącego o terminach załatwiania spraw i przyczynach zwłoki oraz pouczył w sprawie o prawie do wniesienia ponaglenia. Stąd też tutaj mamy te ponaglenia, które składa skarżący. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2020 roku stwierdziła, że ze względu na liczbę składanych przez skarżącego skarg, termin przyjęty do ich rozpatrzenia gwarantuje ich wnikliwą analizę oraz obiektywne rozpatrzenie. Tym bardziej, że skargi, które są składane, są to skargi kierowane czasami do, zazwyczaj do wielu adresatów, a ich przedmiot jest bardzo szeroki, często też poza właściwościami Rady Powiatu Grodzickiego. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego nasza komisja wielokrotnie występuje o wyjaśnienia nastawiane przez skarżącego zarzuty do innych jednostek komórek organizacyjnych Powiatu Grodzickiego, jak również niezbędne jest dokonanie analizy prawnej co do przedmiotu skargi i kompetencji organu. Dlatego też Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, mając na względzie powody przedstawione w uzasadnieniu, proponuje Radzie Powiatu uznać ponaglenie za bezzasadne. Tych skarg mamy bardzo dużo. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Czy ktoś pytania ma w tym w punkcie w sprawie ponaglenia? Nie widzę. Proszę Państwa, głosujemy uchwałę w sprawie rozpatrzenia ponaglenia. Proszę o stanowisko. Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Jestem za. Wojciech Hart. Za. Sławomir Kamiński za. Aleksander Krzemiński. Jestem za.
Krzysztof Markowski. Jestem za. Andrzej Olizarowicz. Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek. Jestem za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Jestem za. Bronisław Świdlicki. Jestem za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Bardzo dziękuję za głosowanie. Przechodzimy do drugiego ponaglenia w punkcie J. I przepraszam. I ponownie o głos proszę panią przewodniczącą Danutę Pokropek. Jest to ponaglenie, które wpłynęło od tego samego skarżącego, również 4 kwietnia 2022 roku. Dotyczy skargi BRP 15.10.13 na 2022. Uzasadnienie podobne jak w poprzedniej, to znaczy rekomendacja Komisji Skarg Wniosków i Petycji jest podobna jak do poprzedniej uchwały. Tych skarg jest bardzo dużo, wymagają one wnikliwej analizy i tutaj ustalenie terminu rozpatrzenia tych skarg i przedstawienia ich na Radzie Powiatu, które zaproponował pan przewodniczący Rady Powiatu i powiadomił skarżącego, uważamy, że gwarantuje właściwą analizę i obiektywne ocenienie tych skarg. W związku z tym proponujemy uznanie skargi za bezzasadne. Tego ponagle jest za bezzasadne. Czy są jakieś pytania do pani przewodniczącej w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie rozpatrzenia ponaglenia. Proszę o stanowisko pani Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Jestem za. Wojciech Hart. Również za. Sławomir Kamiński również za. Aleksander Krzemiński. Jestem za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Andrzej Olizarowicz. Jestem za. Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek. Jestem za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Za. Bronisław Świdlicki. Za. Piotr Wiaderny. Za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo państwu za głosowanie. Przechodzimy do podpunktu J. Rozpatrzenie ponaglenia. Ponownie o głos proszę panią przewodniczącą Danutę Pokropek. Jest to ponaglenie w sprawie rozpatrzenia skargi BRP 15.10.14.2022. Jest to ponaglenie z 6 kwietnia 2022 roku. Wpłynęło ono od tego samego skarżącego. Jeśli chodzi o rekomendacje, proponujemy, aby Rada Powiatu uznała to uzasadnienie za to ponaglenie za bezzasadne. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani przewodniczącej w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie rozpatrzenia ponaglenia. Proszę o stanowisko Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Za. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Jestem za. Wojciech Hart. Za. Sławomir Kamiński za. Aleksander Krzemiński. Jestem za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Andrzej Olizarowicz. Jestem za. Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek.
Jaki głos? Zofia Owczarek. Jestem za. Dziękuję. Paweł Pieniążek. No za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Jestem za. Bronisław Świdlicki. Jestem za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Bardzo dziękuję za głosowanie. Przechodzimy do ostatniego rozpatrzenia ponaglenia. I ponownie o głos proszę panią Danutę Pokropek. Tak, jest to ostatnie ponaglenie. To ponaglenie na, oczywiście ostatnie ponaglenie na dzisiejszą sesję. Jest to ponaglenie w sprawie skargi zarejestrowanej pod numerem BRP 15-10-15-22, które wpłynęło 6 kwietnia 2022 roku od tego samego pana, który pisze ponaglenia i skargi. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, mając na względzie powody, o których mówiłam przy rozpatrywaniu pierwszego ponaglenia, proponuje Radzie Powiatu uznać ponaglenie za bezzasadne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie rozpatrzenia ponaglenia. Proszę o stanowisko Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Jestem za. Wojciech Hart. Za. Sławomir Kamiński za. Aleksander Krzemiński. Jestem za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Andrzej Olizarowicz. Jestem za. Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek. Jestem za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Jestem za. Bronisław Świdlicki. Za. Piotr Wiaderny. Za. Marek Wierzbicki. Jestem za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 8. Informacja Zarządu Powiatu Grodziskiego o wykonaniu uchwał Rady Powiatu Grodziskiego i o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. O głos proszę pana starostę Marka Wierzbickiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, podczas poprzedniej sesji zostało podjętych 13 uchwał. Wszystkie trafiły do nadzoru prawnego wojewody, a uchwały dotyczące spraw finansowych również do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeżeli chodzi o nadzór prawny wojewody mazowieckiego, to został zgłoszony przez tenże nadzór wątpliwości co do prawidłowości naszej uchwały dotyczącej zmiany statutu Szpitala Zachodniego. Chodzi tam konkretnie o załącznik dotyczący resortowych kodów działalności. Nastąpiła wymiana, tak powiem, poglądów pomiędzy nadzorem a Szpitalem Zachodnim i tutaj sytuacja jest taka, że rzeczywiście tą uchwałę powinniśmy skorygować, ponieważ nadzór pana wojewody stwierdził niezgodność tej uchwały z rejestrem, z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Są tam pewne rozbieżności właśnie co do kodów i tutaj jest taka konieczność, aby tą uchwałę skorygować na kolejnym posiedzeniu Rady, czyli w miesiącu maju. Także tutaj zdarzyła się ta pomyłka czy niedogodność. Myślę, że ona merytorycznie wiele nie wnosi, ale trzeba to skorygować. Także takie mam tutaj informacje. Nadzór prawny nie wdroży formalnie postępowania, a uzyskał od nas takie zapewnienie, że Zarząd Powiatu skorygowany projekt uchwały przedstawi na najbliższym posiedzeniu, czyli w miesiącu maju.
Proszę Państwa, co do pracy zarządu, to w ciągu ostatnich 4 tygodni, czyli od ostatniego posiedzenia Rady, Zarząd Powiatu zbierał się z częstotliwością raz na tydzień i oprócz spraw, które trafiły na dzisiejsze posiedzenie, zajmował się następującymi kwestiami. Zacznę z tematu związanych z oświatą, kulturą i sportem. I tak, podjęliśmy uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego ogniska plastycznego. Równolegle została podjęta uchwała w sprawie powierzenia tego stanowiska. Wpłynęła jedna aplikacja i to od obecnego dyrektora i powierzenie nastąpiło panu dyrektorowi Cwieczkowskiemu, czyli od 1 września, czyli od nowego roku szkolnego, jako że kadencja upływa z dniem 31 sierpnia. W dniu wczorajszym podczas posiedzenia zarządu została podjęta uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku, jako że właśnie również z dniem 31 sierpnia upływa kadencja obecnej pani dyrektor. Zarząd Powiatu wyraził w 6 przypadkach zgodę na organizację zajęć indywidualnego nauczania i to dotyczy różnych szkół i różnych klas w naszych szkołach ponadgimnazjalnych. W jednym przypadku wyraziliśmy zgodę na organizację zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w wymiarze po 1 godzinie tygodniowo z matematyki i chemii dla uczennicy klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego i w wymiarze po 1 godzinie tygodniowo z matematyki i z chemii na okres do końca bieżącego roku szkolnego. I kolejna sprawa też związana z zajęciami indywidualnymi, to zgoda na realizację zajęć indywidualnych z uczniem lub w grupie do 5 osób dla ucznia klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo z matematyki oraz w wymiarze 1 godziny z geografii też do końca tego roku szkolnego. Zarząd Powiatu Grodziskiego przyjął sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2021. Podjęliśmy uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej Podkowie Leśnej na rok bieżący. Z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia budynku Zespołu Szkół Technicznych Licealnych nr 2 w Grodzisku. Chodzi o wydajęcie na kolejny okres sklepiku. Kolejna uchwała to pełnomocnictwo do reprezentowania powiatu grodziskiego przed powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego w konkretnej sprawie administracyjnej, czyli której tak powiem elementem była rozprawa administracyjna. Uzgodniliśmy opłatę z tytułu ustanowienia na rzecz PGE Dystrybucja S.A. służebności na nieruchomości będącej własnością powiatu. To jest realizacja uchwały podjętej na poprzednim posiedzeniu Rady Powiatu Grodziskiego. Proszę Państwa, jak zwykle właściwie w każdym miesiącu podejmujemy czy analizujemy sprawy związane z odszkodowaniami za grunty pod drogi powiatowe, czy poszerzenia, czy też porządkowania. To w większości się wiąże z naszymi inwestycjami. I tutaj w tym, na przestrzeni tego miesiąca sprawy dotyczyły nieruchomości w Grodzisku, ulica Montfiła, Urszulin w gminie Grodzisk, Książenice w gminie Grodzisk oraz w Milanówkę. Jeżeli chodzi o Książenice na przykład, to 3-9, to jest sprawa około 10-11 działek, w Urszulinie prawie 10, natomiast Milanówek jedna i Grodzisk Montfiła jedna sprawa. Z zakresu spraw finansowych przyjęliśmy w dniu wczorajszym informację przewidzianą w artykule 37 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych za 1 kwartał, czyli generalnie jak tak powiem jest realizowany budżet w zakresie dochodów, wydatków i w zakresie spraw bieżących oraz inwestycji.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej w zakresie, jakim jest to, jakim posiada uprawnienia i zgodnie z przepisami taka informacja na najbliższej sesji musi zostać przekazana Państwu radnym i poproszę, aby szczegóły przekazała Pani Skarb. Proszę Państwa, zgodnie z tym, co powiedział Pan Starosta, 13 kwietnia była podjęta uchwała zarządu w sprawie zmiany w uchwale budżetowej. Były to zmiany dotyczące zwiększenia dochodów dla domów pomocy społecznej i wydatków oczywiście, jak również zmniejszona została dotacja dla ośrodka wsparcia. Oprócz tych zmian były zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy paragrafami w wydatkach, czyli w ramach kompetencji działania zarządu. Dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, inwestycje, to została podjęta uchwała zarządu w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wykonanie przebudowy wejść do budynku w ramach, tak powiem, tego kompleksowego zadania nowej siedziby. Podjęliśmy również uchwałę co do wyłonienia wykonawcy, ponieważ na przestrzeni miesiąca wpłynęły oferty, na przynajmniej miesiąca kwietnia można było i ogłosić przetarg, i go rozstrzygnąć. Może tak do końca nie jest to formalnie rozstrzygnięte, ale wpłynęły dwie oferty. Jedna jest, no, powiedział, jeżeli chodzi o kosztorys i aktualne warunki do kosztorysowania, to tutaj się mieścimy. 580 tysięcy kosztorys, 575 oferta, natomiast druga oferta znacznie droższa, prawie 800 tysięcy złotych. Obie firmy współpracowały z nami, także mam nadzieję, że ze względów formalnych ta oferta tańsza będzie mogła być zaakceptowana, a powiem przy okazji, że pierwotnie, no to co prawda na przestrzeni powiedzmy trzeciego kwartału szacowaliśmy, że ta wykonanie przebudowy wejść zamknie się kwotą no, do 400 tysięcy złotych. No jednak to się w tej chwili niestety nie udaje. Proszę Państwa, podjęliśmy uchwałę w sprawie zmiany zakresu prac dotyczących parkingu. Tam wspominałem już Państwu kilka razy o tym, że został złożony wniosek do Polskiego Ładu o zadaszenie parkingu wiatami z fotowoltaiką, aby to mogło być możliwe, to przedłużeniem kostki został zwiększony, brukowej został zwiększony zakres o zamontowanie fundamentów pod przyszłe wiaty oraz rozprowadzenie rur plastikowych, które będą wciągnięte, mam nadzieję, że dostaniemy dofinansowanie na tą fotowoltaikę, w którą będą wciągnięte kable i tutaj z tego tytułu zwiększyliśmy cały kontrakt o niecałe 250 tysięcy złotych. Również, proszę Państwa, musieliśmy zwiększyć zakres prac w budynku przy ulicy Kościuszki, czyli tam, gdzie ma zafunkcjonować Urząd Pracy. Tutaj mówimy o kwocie niecałych 58 tysięcy złotych. Kolejna sprawa to zatwierdzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 1 maja do 31 grudnia roku następnego, czyli na te ponad półtora roku. Z uwagi na wniosek firmy, która do tej pory zaopatrywała nas w materiały biurowe na potrzeby starostwa, która oświadczyła, że niestety nie jest w stanie realizować dalej umowy po cenach, które były z przetargu, rozwiązaliśmy umowę za porozumieniem stron i podjęliśmy uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. No, wzrost, jeżeli chodzi o ceny materiałów biurowych, to szczególnie papieru, są bardzo duże. To też Państwo pracując, że tak powiem, w różnych branżach, też sobie zdajecie z tego sprawę. Z zakresu spraw różnych zawarliśmy, bardzo bym powiedział, no, korzystne i dobre porozumienie z firmą, która buduje obwodnicę Grodziska i firma ta wykona modernizację naszej drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania właśnie z obwodnicą w miejscowości Chlebnia
do drogi relacji, wojewódzkiej relacji Grodzisk Błonie, także tutaj staraniem Powiatowego Zarządu Dróg, szczególnie dyrekcji, udało się takie porozumienie z firmą Strabag konkretnie zawrzeć. Proszę Państwa, z innych różnych spraw wspomnieć właściwie mógłbym już tylko o jednej grupie, a mianowicie wpłynęły 4 wnioski z gmin dotyczące opinii bądź też uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania. Te wnioski zostały przekazane do branżowych komórek starosta powiatu, głównie ochrony środowiska i architektury. Właściwie byłyby wszystkie informacje, które chciałbym Państwu przekazać. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo. Czy są pytania do pana starosty w tym punkcie? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do punktu 9. Informacja przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego. Proszę państwa, mam dwie informacje. Pierwsza, szanowni państwo, przekazuję ponownie 8 skarg do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jak się państwo domyślacie, od tego samego skarżącego wszystkie. To jest pierwsza informacja. Druga informacja pochodzi z Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich. Nie został zrealizowany temat dotyczący Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie przybył przedstawiciel tej organizacji. Będzie zaproszony na kolejne posiedzenie. I to są wszystkie informacje z mojej strony. Przechodzimy do punktu 10. Interpelacje i zapytania. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do punktu 11. Przyjęcie protokołu z 42. sesji Rady Powiatu Grodziskiego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Czy są jakieś pytania do protokołu? Najpierw zapytam. Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 42. sesji Rady Powiatu Grodziskiego? Marianna Banaszek. Jestem za. Dariusz Dąbrowski. Za. Krzysztof Filipiak. Jestem za. Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Maria Grabowska. Jestem za. Wojciech Hart. Za. Sławomir Kamiński za. Aleksander Krzemiński. Jestem za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Andrzej Olizarowicz. Jestem za. Marzena Olszewska. Jestem za. Pani Marzeno, życzę zdrowia. Ale to już ostatnie chyba głosowanie, więc nie będziemy męczyć. Zofia Owczarek. Za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Zerwał połączenie, nie uczestniczy. Jestem za. O, przepraszam. Okej. Okay. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Śliwiński. Jestem za. Bronisław Świdlicki. Jestem za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Za. Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo Państwu za głosowanie. Protokół przyjęliśmy. Przechodzimy do punktu 12. Sprawy różne i wolne wnioski. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy. Jest głos, panie przewodniczący. Chciałbym zabrać. Pan radny Dąbrowski. Chciałbym zapytać, z uwagi na to, że nastąpiły zmiany w zasadach epidemiologicznych związanych z COVID,
od miesiąca kwietnia, a zbliżają się matury. Chciałbym się zapytać, czy... Ale głośniej proszę, panie radny, bo przepraszam. Okej. W związku z tym, że nastąpiły zmiany w zasadach związanych z COVID od kwietnia, a mamy matury za pasem, chciałbym się zapytać, czy w związku z tym wydane jakieś obostrzenia, wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzenia matur. Czy pan wicestarosta Filip, jak mógłby pomóc? Żadne wytyczne z Ministerstwa Edukacji nie przyszły, także dyrektorzy robią matury. No fajnie. Żadne wytyczne nie przyszły. Ani z kuratorem, ani z mną. Dziękuję bardzo. Czy... Dziękuję bardzo też. Panie przewodniczący. Tak, bardzo proszę, pani sekretarz. Dariusza Dąbrowskiego, jako kolegę sekretarza. A co do ośmioklasistów, szukam tu pewnej analogii. Są jakieś obostrzenia co do egzaminów ośmioklasistów? Znaczy, też jeszcze nie trafiły. Dlatego podpytuję was przy okazji. Tak. Nie, myślę, że macie to będzie jakaś synchronizacja działań ze strony Ministerstwa Edukacji. Nie ma żadnych obostrzeń, jeśli chodzi o egzamin ósmoklasista. Słucham? Mówię, że nie ma żadnych obostrzeń, jeśli chodzi o egzamin ósmoklasista. Myślę, że dlatego nie ma w stosunku do maturzystów. Zasady pewnie obowiązują te same. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do punktu 13. Zamykam 43. sesję Rady Powiatu Grodziskiego. Życzę miłego popołudnia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki. Do widzenia.